Witajcie bobasy. Są gry, których nie ma na konsolach. Jedną z takich gier jest Ignition, cieszący się dobrą opinią u recenzentów, lecz niestety słabym rozgłosem wśród graczy, przez co można powiedzieć, że została pominięta i zapomniana. Ale od czego jestem ja? Właśnie dziś niektórym z Was przypomnę o tym tytule. Ignition to całkiem niezła samochodówka arcade, a spędziłem z nią niemało czasu i darzę ją pewnym sentymentem. Tytuł ten nie jest jakąś odkrywczą grą, ale potrafi dać trochę frajdy, a przy okazji z jej uruchomieniem mogą być pewne problemy. Gra ma kłopoty z obecnym sprzętem komputerowym, ale ja dałem radę i gra działa całkiem znośnie, o tyle, że na innych konfiguracjach gra potrafiła nawet przyciąć, ale sami wiecie, jak to jest z DOSBoxem. Mimo swoich lat gra dalej dobrze się trzyma i wygląda lepiej od malucha Racera. Niezależnie od swojej niskiej rozdzielczości, bo tylko 800x600, dalej potrafi zaskoczyć. 21 lat temu właśnie w to grałem. Czas zapiernicza tak szybko jak pojazdy w Ignition. Proszę się ze mnie nie śmiać, jak gram, ponieważ pierwszy raz od ponad 10 lat grałem w wyścigi na klawiaturze. Sterowanie, choć proste, potrafi być czasem kłopotliwe, kiedy na przykład obróci nas tornado albo wpadniemy w poślizg. Standardowo kursorami sterujemy naszym autem, plus dopalacz oraz przycisk odpowiedzialny za zrespawnowanie samochodu. Szkoda, że nie dorzucono ręcznego. Przydałby się na bardzo ostrych zakrętach, których nie brakuje w grze. Do naszej dyspozycji oddano 11 pojazdów, m.in. radiowóz, autobus szkolny, jeep, ciężarówkę oraz kilka innych ciekawych samochodów. Każde z nich różnią się osiągami takimi jak szybkość, przyczepność, hamowanie, przyspieszenie, turbo. Kamera podczas wyścigów uraczy nas z lotu ptaka. Teraz z kolei będzie tylko 7. Szkoda, że tak mało, ale przyznam się, są one ciekawie zaprojektowane. Wiejskie okolice, miejska rozpusta, zaśnieżone drogi górskie, tropikalny raj czy inne ciekawe miejscówki. Do tego dodajmy, że na każdej trasie są 2 skróty do wyboru plus kilka elementów przeszkadzających w wyścigu. Na przykład lawina, burza z piorunami, spadające kamienie, traktor, który wyjedzie z sąsiedniej drogi, pędzący z dużą szybkością pociąg i wiele innych ciekawych pułapek. Całość tych wyścigów jest utrzymana w stylistyce mocno żartobliwej, co nadaje klimatu tym wyścigom. Można powiedzieć, że są to magiczne wyścigi, bo jak inaczej nazwać respawn samochodu, obok którego jest pełno gwiazdek albo spłaszczenie pojazdu i przez kilka sekund możemy jechać takim autem. Tryby gry są wręcz standardowe jak na tego typu grę, a szkoda, bo przydałoby się ich więcej. Ogólnie do wyboru mamy mistrzostwa, które odbywają się w 2 turach. Pierwsze 5 wyścigów, a jak nam się uda, to odblokujemy sobie jedną z 2 zablokowanych tras, no i drugą turę, która daje nam mieszane wyścigi, a przy tym, kiedy drugi raz zdobędziemy złoto, otrzymujemy dostęp do drugiej zablokowanej trasy. Kolejnym trybem gry jest próba czasowa i pojedynczy wyścig, a omawiał ich nie będę, bo nazwy mówią same za siebie. Ostatnim trybem jest tryb pościgu, całkiem fajny. Polega on na zwykłym wyścigu z tym wyjątkiem, że ostatni w kolejce odpada pierwszy. Ścigamy się tak długo, aż zostanie tylko jeden na trasie i to właśnie ten właściwy zwycięzca. Jeżeli chodzi o dźwięk audio, to jest on całkiem. Muzyka jest w formacie audio track, co na swoje czasy było dość rzadkim widokiem. Melodyjki nie drażnią, ani też nie nużą, co sprawia, że są całkiem przyjemne. Odgłosy też są całkiem fajne. Na przykład na wiejskiej trasie słyszymy śpiew ptaków, traktorów w oddali, jadący pociąg, płynący strumyk i wiele innych odgłosów. Co bardzo zapada w pamięci, to turbo naszych aut oddające charakterystyczne dźwięki. Na przykład policja odpala koguta, w autobusie szkolnym po odpaleniu turbo krzyczą dzieci. W samochodzie wyścigowym głośniej warczy silnik i tak właściwie każde auto ma swój unikatowy odgłos po odpaleniu turbo. Nie wiem czemu, ale bardzo zapadło mi to w pamięci i chyba dlatego, że kiedy wyścig trwa, można usłyszeć, jak za nami przeciwnik próbuje nas dogonić, używając właśnie turbo. Spojrzeć za siebie nie możemy, ale jeżeli słychać było turbo przeciwnika, to wiadomo było, że jest niedaleko i lada moment będzie za naszymi plecami. Ignition to fajna gierka, ale tutaj wszystkiego jest mało. Mało samochodów, mało tras, mało trybów. Taka fajna gra, ale z małą ilością zawartości. Szkoda, bo gdyby było wszystkiego razy 2, to z pewnością o grze byłoby głośniej. A propos grafiki, to mimo iż leciwa, dalej ma fajne efekty. W zimowym etapie na ten przykład mamy oblodzone drogi.
przy którymś okrążeniu możemy zauważyć, jak od lodu odbijają się promienie słoneczne, sprawiając, że oblodzona nawierzchnia zaczyna lekko świecić. 97 rok, a taki efekt to całkiem miłe zaskoczenie po latach. Wiadomo, że gra nie korzysta z Bóg wie jakich efektów graficznych, ale jest przyjemna i zapadająca w pamięci. Gra w dniu premiery zdobywała średnio dobre oceny. Dla fanów wyścigów pokroju Micro Machines Revolt będzie to naprawdę miłe doznanie. Gra dziś niczym specjalnym się nie wyróżnia, a na GOG-u można ten tytuł kupić podobnie jak na Steamie. Gra głównie dla największych fanów i ludzi pamiętających recenzje chociażby z dawnym Secret Service. Sentymenty sentymentami, ale na mnie już pora. Dzięki za obejrzenie recenzji z kolejnej klasycznej gierki. Jeżeli w to grałeś, to pochwal się swoimi wspomnieniami związanymi z tym tytułem. Jeżeli nie, a gra zaciekawiła Cię, nic nie stoi na przeszkodzie, aby ją kupić. Trzymajcie się bobasy, do usłyszenia wkrótce, na razie.